Ponieważ epidemia COVID-19 trwa już prawie 2 lata, jest wiele obserwacji, jest wiele badań klinicznych, badań naukowych dotyczących wpływu wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na męską płodność, na czynność plemników. Wirus może powodować zapalenie jąder, a przez to uszkodzenie struktury jąder, co z kolei powoduje zaburzenie czynności plemnikotwórczej, obniżenie wydzielania testosteronu. Pogarszają się parametry nasienia, mogą pojawiać się objawy hipogonadyzmu. Zapalenie może spowodować także uszkodzenie bariery krew-jądro i w związku z tym powstanie przeciwciał przeciwplemnikowych, które zaburzają czynność plemników i upośledzają płodność. W przypadku przebiegu choroby COVID-19 często pojawia się wysoka temperatura. Pojawiają się cytokiny prozapalne, które mogą zaburzać czynność układu pod wzgórze przysadka jądra i mogą powodować zaburzenia spermatogenezy, także obniżenie poziomu testosteronu, co trwa około miesiąca, czasami 2, czasami 3 miesięcy. Ale taka sytuacja może pojawić się także przy każdej innej infekcji, więc nie jest to jakaś szczególna sytuacja, jeśli chodzi akurat o tą infekcję. Wirus SARS-CoV-2 może powodować także zapalenie mózgu, w tym zapalenie podwzgórza i przysadki i być przyczyną hipogonadyzmu hipogonadotropowego, co także objawia się zaburzeniem parametrów nasienia i obniżeniem poziomu testosteronu. Może powodować także zaburzenie czynności nadnerczy, co również może być przyczyną pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i pogorszenia płodności. Zwykle te wszystkie zmiany, proszę Państwa, ustępują po około 3 miesiącach. Jednak z doniesień naukowych w ciągu tych 2 lat trwania epidemii okazuje się, że u niektórych mężczyzn mogą one trwać wiele miesięcy. No i nie wiemy jeszcze, czy to może być trwałe uszkodzenie płodności.